Z nami Karolina Semeniuk-Olchawa. Gigantyczna dzisiaj była szansa na awans do finału. No ale podstawą w ataku zaprzepaściłyście całkowicie swoje szanse już w pierwszej połowie. No, słowo gigantyczne to akurat trafne określenie, bo taka prawda, od początku meczu widać było, że była ogromna szansa, bo Serbki na początku nie potrafiły opanować nerwów, a my tym bardziej. Serbki rzucały obok bramki, miałyśmy mnóstwo sytuacji do wykorzystania, niestety no, nie wykorzystaliśmy takich dogodnych pozycji. Jeśli takich sytuacji się nie wykorzystuje w takim meczu, nie mamy prawa go wygrać. MVP spotkania, bramkarka jak najbardziej zasłużenie i ogromne, ogromne gratulacje dla drużyny Serbii, bo wygrały zasłużenie dzisiaj mecz. Mówi się, że w piłce ręcznej wygrywa się obroną, ale bez ataku nie ma szans na finał Mistrzostw Świata. Raz, dwa razy się uda wygrać, jak się rzuca mało bramek, ale tu te 50% w ataku to jest minimum, a w pierwszej połowie bodajże 31%, jak nie 21, już nawet nie pamiętam z tego wszystkiego. Tak jest, tak naprawdę atak pozycyjny kuleje od początku mistrzostw. Jest to naprawdę na pewno nasz słaby punkt. Staramy się to poprawić, ale efekty są mizerne, jak widać. Było widać to w dzisiejszym meczu gołym okiem, bo akcje, które, jeśli to można nazwać akcjami, po pierwsze, myślę, że bez ataku ani rusz, no mam nadzieję, no na pewno nie do finału. Myślę, że jeszcze mamy szansę, żeby ochłonąć, poukładać sobie w głowie coś do poprawy. Jest sporo do poprawy. Mam nadzieję, że teraz nie zużymy broni, że się nie poddamy. Będziemy drużyną, będziemy dalej walczyć, bo sukces jest, ale trzeba troszeczkę pobić się w piersi. No sukces na pewno będzie, jeśli wrócimy z brązowym medalem. No to w was gdzieś teraz siła, żeby odbudować się na niedzielę. Nie wiemy, z kim zagramy, ale to mecz, który może jeszcze dużo zmienić, dużo ciepła wlać w nasze dzisiaj. No mam taką nadzieję, naprawdę, mam taką nadzieję, że się odbudujemy do niedzieli, że po prostu przemyślimy swoje poczynania dzisiejsze. No nie zaskoczyły nas kibice, bo nastawialiśmy się na takie kibicowanie, była naprawdę wspaniała atmosfera, no był to dla mnie zaszczyt zagrać przed taką publicznością tutaj w Serbii, ale tak jak mówię, nie składamy broni, naszym celem jest brązowy medal Mistrzostw Świata, do tego będziemy dążyły, do tego się przygotujemy i mam nadzieję, że mecz niedzielny będzie o niebo lepszy niż dzisiaj. Krytyczna, ale bardzo szczera Karolina Semeniuk-Olchawa. Dziękuję.